Panie dyrektorze, w raporcie Najwyższej Izby Kontroli możemy wyczytać, że w Polsce poniżej granicy ubóstwa żyje ponad 20% dzieci. Państwo każdego roku przeznacza na pomoc materialną dla uczniów 0,5 miliarda złotych. Dosyć szokującą informacją jest to, że gminy nie potrafią w pełni tych pieniędzy wykorzystać. Tak, to prawda, to wynika z naszej kontroli. Te środki, te 0,5 miliarda, to są tylko środki z budżetu państwa. Trzeba dodać, że niezależnie od tego znaczna część środków pochodzi na pomoc materialną dla uczniów ze strony samorządów. Jeżeli chodzi o skalę niewykorzystania, od szeregu lat obserwujemy to zjawisko. To się zawsze powtarza przy dyskusji nad wykonaniem budżetu. Z wyników tej kontroli wynika, że w 2009 roku prawie 10% środków nie wykorzystano. Natomiast w roku 2010 jeszcze więcej, bo 16%. To oczywiście może bulwersować na tle sygnalizowanych często bardzo i obserwowanych w praktyce potrzeb rodzin i dzieci, które mają problemy z edukacją. Jak tłumaczą się samorządowcy? Brak obowiązku prawnego w tym zakresie stworzył taką oto sytuację, że samorządy z własnej inicjatywy nie kwapią się, konkretnie gminy, do tego, żeby bardzo dobrze rozpoznać, zbilansować potrzeby. Z jednej strony potrzeb edukacyjnych, bo ta pomoc powinna być przeznaczona przede wszystkim na korektę w systemach edukacji dla osób, dla dzieci, które są biedniejsze i mają kłopoty z edukacją. Z jednej strony te potrzeby, z drugiej strony sytuację materialną rodzin. Więc główną przyczyną niewykorzystania jest właśnie brak rozpoznania tych potrzeb. Oczywiście sygnalizują gminy też inny problem, mianowicie pewnych kryteriów wynikających z przepisów prawnych, które już w Polsce nie do końca się sprawdzają. Ale oczywiście samo zjawisko powinno być też monitorowane przez ministra edukacji narodowej. Tu stwierdziliśmy, że również nie ma obowiązku prawnego i również się tego nie robi. Ale doprecyzujmy, to, że nie ma obowiązku prawnego, to przecież nie znaczy, że samorządowcom nie wolno dokonać takiego rozpoznania. Wręcz wydawałoby się, że to oczywiste, że jak się wydaje grosz publiczny, czy z budżetu państwa, czy z własnych środków samorządowych, to takie rozpoznanie jest niezbędne i niepotrzebne. W zasadzie są do tego normy prawne. Niemniej już z doświadczenia naszego kontrolerskiego wynika, że należy taki wniosek sformułować i póki jeszcze to podejście do obowiązków jest, jakie jest, że taki obowiązek prawny, jeśli potrzeba, jeśli nie ma innego wyjścia, należałoby stworzyć. Bo ten brak rozpoznania przynosi jeszcze jeden problem. Te pieniądze, które zostały rozdysponowane wśród uczniów, rodzin potrzebujących pomocy, nikt właściwie, żadna instytucja w Polsce nie wie, czy one trafiły we właściwe miejsce i jak one zostały wykorzystane. Ale z punktu widzenia formalnego, to tam pilnowane są na ogół kryteria, jeśli chodzi o dochód na głowę, na członka rodziny, która otrzymuje. Natomiast jeśli chodzi o cel tej pomocy, głównie skierowany na korygowanie uczniów odstających, a jednocześnie znajdujących się w trudnej sytuacji, nie jest osiągany, ponieważ te pieniądze wypłacane są w formie pieniężnej bądź też w formie zakupu podręczników szkolnych. I o ile podręczniki szkolne spełniają pewną rolę, to dotacja pieniężna sama w sobie niekoniecznie ma związek z korektą edukacji uczniów potrzebujących. No właśnie, ale samorządowcy tłumaczą się, że przynajmniej niektórzy z nich, że to jest najbardziej elastyczna, uniwersalna forma pomocy. To jest najbardziej wygodna forma pomocy. Inna, ta, o której mówi ustawa o systemie oświaty, to jest właśnie organizowanie za pieniądze rządowe z udziałem środków samorządowych, organizowanie przez szkoły właśnie tych dodatkowych zajęć pozaprogramowych. Ale szkoły skutecznie bronią się przed tym i takich zajęć nie organizują. Chciałem zapytać pana, czy w Polsce nie ma uzdolnionych uczniów, bo bardzo wiele szkół w ogóle nie występuje do gmin o stypendia dla takich osób. Tak, to prawda, potwierdziła to kontrola, ponieważ ponad 40% szkół w ogóle nie występowało o takie stypendia, tłumacząc się, że według ich rozpoznania gminy nie mają pieniędzy. Tymczasem chodzi przecież nie o jakieś wielkie kwoty,
ale istotne kwoty dla grupy uczniów, tych uzdolnionych, czy edukacyjnie, czy sportowo, którzy powinni mieć taką pomoc stworzoną. Stosunkowo najlepiej w kontroli wypadł system motywacyjnych nagród, który jest uruchamiany przez ministra edukacji narodowej, czy też przez premiera. Tam nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Co można zrobić, żeby było lepiej? To jest pytanie o zalecenia Najwyższej Izby Kontroli. No, tych zaleceń jest tam w raporcie mnóstwo. One przede wszystkim upominają się o to, żeby dokonać takiego rozpoznania każdorazowo, każdego roku, żeby monitorować te rodziny i tych uczniów, którzy potrzebują takiej pomocy. To powinny być bilanse corocznie aktualizowane. No i żeby te pieniążki, które z budżetu państwa przeznacza corocznie, to jest mniej więcej ta skala 500 milionów, żeby one były racjonalnie wykorzystane. No i oczywiście drugi główny apel to taki, żeby jednak szkoły zechciały organizować takie zajęcia korekcyjne, bo to jest główny cel tej pomocy materialnej, czyli korygowanie uczniów, którzy mają kłopoty z edukacją, a jednocześnie są w trudnej sytuacji materialnej i sami rodzice nie są w stanie poprzez dodatkowe zajęcia stworzyć tych równych szans edukacyjnych. I szereg drobnych wniosków, jak na przykład przestrzeganie przepisów prawnych przy określaniu wysokości, przestrzeganie kodeksu postępowania administracyjnego. No, to są publiczne pieniądze, tak ze strony budżetu państwa, jak i środków samorządowych. I tu pełna dyscyplina obowiązuje. To są publiczne pieniądze, a w tym przypadku przeznaczane na dzieci. I przecież te pieniądze kiedyś wszystkie nam się zwrócą. Tak, oczywiście to jest bardzo ważny, choć przecież w budżecie państwa nieważący problem finansowy, ale skutki edukacji są nie do przecenienia.